Sztuka i wojna to tytuł nie tylko pasjonującej wystawy w Muzeum Śląskim w Görlitz, ale także konferencji naukowej, która odbyła się w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. To efekt 30-letniej współpracy historyków sztuki i konserwatorów zabytków. I to nie są tylko Polacy i Niemcy, ale także coraz więcej osób spoza tej naszej niemiecko-polskiego trzonu. Mamy gości z Ukrainy, z Czech, Słowacji, z Węgier, ale także coraz częściej z nawet dalszych krajów, takich jak Anglia, czy w tym roku nawet z Izraela. Mieszkamy, żyjemy, tworzymy na, można powiedzieć, nie trójstyku granic, ale na trójziemiu, właśnie tutaj, gdzie przenikają się wzajemnie wpływy różnych kultur, różne sposoby widzenia, postrzegania świata. Stąd ten dialog właśnie tutaj jest nie do ocenienia. Temat wystawy i konferencji powstał na kanwie zeszłorocznej agresji Rosji na Ukrainę. Ważne dla nas było pytanie, jakie znaczenie ma wojna dla sztuki i w sztuce, w jaki sposób jest pokazywana, reprezentowana, co to wywołuje, w jaki sposób działa ta sztuka na społeczeństwo. Zaczęliśmy od wojen 30-letnich i uczucia ludzkie wobec wojny, to co wojna robi z ludźmi, jakie są zagrożenia dla ludzi, to się nie zmieniało. Pewne mechanizmy są powtarzalne. Niezależnie od tego, czy rozmawiamy o wieku XVI, czy o XIX i XX. Więc bierzemy na warsztat i te bardzo odległe wojny, prawda, które zostały na kartach podręczników, czy udokumentowane w jakiejś mierze, na przykład graficznie, ale oczywiście też te, które są już zabezpieczone nowymi technologiami. Dzięki tego typu spotkaniu możliwa jest pogłębiona dyskusja i wymiana poglądów oraz doświadczeń. Każda wymiana myśli, każda dyskusja jest sprzyja rozwojowi nauki, przede wszystkim wzajemnego poznania. Jest taką inspiracją do działań dla nas, myślę. My ze swojej perspektywy pewne rzeczy możemy nie dostrzegać, natomiast osoba, która przyjedzie z Berlina, z Drezna, z Lipska albo nie wiem, z Jerozolimy, patrzy na to samo inaczej. My się możemy z nią czasami nie zgadzać z tym poglądem, ale to jest bardzo inspirujące dla naszych działań. W jeleniogórskiej konferencji wzięło udział blisko 50 naukowców z 10 krajów.